Serdecznie Was wszystkich witam. Może nie będę tak, nie wiem, czy tak wszystkich Was zobaczę, Panią Dyrektor, Państwa z Goldapi, Pana Zbyszka, Panią Violetkę, Panią Wicegór. Przewodniczący, Pana Przewodniczący. Tak, wszystkich tych naszych gości, kochanych, których żeśmy zapraszali, serdecznie witamy. Pana Kunia z żoną, także Pana Marka. Panią Anię z muzeum, proszę. No, także serdecznie wszystkich witam. Może też tak powiem tylko o naszym projekcie, który tutaj realizowaliśmy wspólnie z panią dyrektor, z Gminą Koszowkiem Kultury. Tak sobie pozwolę przeczytać. Projekt Tradycja Naszym Szlachectwem realizowaliśmy od sierpnia. Sierpień był miesiącem intensywnych przygotowań do dożynek, podczas których mieliśmy wystąpić z obrzędem chlebowym i ludowymi piosenkami. Kilka piosenek, które przygotowaliśmy razem z dziećmi, zaprezentujemy tutaj Państwu dzisiaj. Są nasze dzieciaczki. Nasza wojewódzka grupa przez ostatnie miesiące dzieliła się swoimi doświadczeniami kulinarnymi, przekazują dzieciom tajniki kuchni tradycyjnej, jak wyrób wędlin i kiełbas, przygotowanie pierogów, polewiaków, pieczenie sękata czy wypiek tradycyjnego chleba. Ogromną dla nas wartością były spotkania z dziećmi podczas wyplatania wieńca dożynkowego. Dzieci z zainteresowaniem obserwowały, a później włączały się do odcinania kłosów i pomocy dla dorosłych, podawanie kłoski. Cieszymy się, że mogliśmy dzieciom przekazać naszą wiedzę. Cieszymy się również, że dzieci z taką ochotą chciały w tych zajęciach uczestniczyć. Bycie z dziećmi, wspólne śpiewanie, wspólna praca dawało nam wiele satysfakcji i dodawało energii. Chociaż pracą parę wydarzeń związanych z inscenizacjami mamy już za sobą, to jednak warsztaty z pięknego czytania, prace nad tekstem były dla nas całkiem nowym doświadczeniem z panem Zbigniewem Waszkielewiczem, co zaowocowało niezwykłym wydarzeniem artystycznym pod tytułem Pięknego Jutra. Kolejnym działaniem projektu były spotkania historyczno-etnograficzne z dyrektorem Jerzym Markiem Łapą, który podzielił się z dziećmi i dorosłymi wiedzą o naszych miejscowościach. Aby zgłębić naszą wiedzę o regionie, pojechaliśmy do Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie. Spora grupa, było nas ponad 40 osób. Poznała szczegóły dotyczące kultury ludowej, mazurów, tkactwa, ceramiki i innych dziedzin życia. Jednym z efektów poznawania naszej historii o regionie jest wystawa Sentymentalny spacer po dawnych Budrach, które można obejrzeć tutaj w naszej sali. Nie lej, deszcz, nie lej, czy mego mężowa.
oraz wyrobów dziedzicznych, które no to już tam było. Podziękowanie dla pani Wiesi Korzenieckiej. Pani Krysi Sierża. Reni Pesza. Marysiku Piewida, Czesi Ochnią, Adamczuk, Teresce Tracz, Kasi Sienkiewicz, Krysi Radziszewskiej. Dziękuję serdecznie dla Krysi Nadowa za uszycie strojów. Podziękowanie dla wolontariuszy. Kizie Barycz. Karolinie Palewicz. Miłoszowi Stankiewicz. Łukaszowi Donikowskiemu za pomoc w organizacji technicznej. Wojtkowi Sierżant, naszemu Budzewiakowi, za pomoc w przygotowaniu pięknego jutra oraz za nagłośnienie dzisiejszej imprezy. Iwonce Urbanowicz. Pani Aletce Stankiewicz, dyrektor. Za pomoc w podsumowaniu i pisaniu realizacji projektu. Wiele mogliśmy skorzystać z pani doświadczeń. Serdecznie dziękuję. Serdeczne podziękowania dla pana Zbiszka Mielińskiego, prezesa Gołodawskiego Funduszu Rozwoju, dla wiceprezes pani Wioletki Januszkiewicz. To są nasi darczyńcy, za pośrednictwem których mogliśmy tyle fajnych działań zorganizować. Swojemu całemu zespołowi zaangażowanie w przygotowaniu i realizacji projektu oraz na sołtys dla pani Krzysi Wojczuk i pani Basi Tomaszewskiej. Serdecznie wszystkim, może kogoś nie wymieniam, ale serdecznie wszystkim dziękuję. Może zanim jeszcze pani Majer, ja chciałam dołączyć się do podziękowań dla wszystkich uczestników projektu. Chciałam dołączyć się również do podziękowań dla prezesa Gołodawskiego Funduszu Lokalnego, który swoją pracą ściąga środki, pozyskuje, dzięki którym my możemy tutaj w gminie skorzystać, ale też podziękować za ogromne serce, za wkład takiej pracy, za życzliwość, za doświadczenie, którym dzieli się z nami, ale też za animowanie środowiska naszego, bo jest wszędzie tam, gdzie po prostu coś tam się dzieje i pan Zbyszek jest tam i wspiera swojej życzliwości z panią Wioletą Anuszkiewicz i za to wam bardzo, bardzo dziękuję. Chciałabym też bardzo serdecznie podziękować całej grupie budzewskiej, która w tym roku nie tylko poprzez ten projekt, ale poprzez swoje działania przyczyniła się do rozgłosu na całą Polskę. Także bardzo, bardzo wam dziękuję i właściwie to gratuluję. Gratuluję wielu sukcesów, gratuluję tak wydarzonej pracy. Ja tylko dopowiem, że faktycznie ten sierpień, o którym wspomniała pani Stefcia, był czasem bardzo wytężonej pracy. Dwa wieńce, które były przygotowywane, jeden na dożynki prezydenckie, drugi na dożynki wojewódzkie, w międzyczasie szycie strojów, prowadzenie zajęć kulinarnych, cały projekt spoczywał w ich rękach. Mieszczenie do przymiarek, żeby stroje dopasować, więc był ogrom pracy, a ja jeszcze im dołożyłam parę rzeczy od siebie i po prostu
nie poddali się. Nie poddali się, wsparli nas też w organizacji drużynek i chciałam całej grupie, całemu widzewowi podziękować za waszą pracę, za wasze serce, za waszą życzliwość, że zawsze tak przyjaźnie staracie się wykonać jakieś czynności, których nie musicie wykonywać, ale robicie to z zaangażowaniem, z energią. Ja też, patrząc na wasze działania, podziwiam was i sama nabieram też energii do działania. Także bardzo, bardzo wam dziękuję. O wartości, jaką jest tradycja, myślę, że można mówić i mówić. Ja nie będę zabierać głosu, ale myślę, że najlepiej to zrobi fachowiec, pani Ania Owad z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Ja tylko takie piękną myśl powiem, którą kiedyś przeczytałam, będąc w Zakopanku. Ona gdzieś tam żyje we mnie. Tradycja jest naszą godnością i naszym szlachectwem, naszą dumą. Prosimy pani Ani. Dzień dobry państwu. Na początek to tak naprawdę to ja powinnam podziękować zespołowi Budzewiaki i całemu gronu, z którymi współpracuję już od dobrych 4 lat, za to, że to oni pokazują tradycję i pokazują właśnie dziedzictwo materialne i niematerialne. To znaczy, ja jako młody etnograf oczywiście uczę się od fachowców i od specjalistów, więc niegodna jestem tego mienia jako specjalista, gdyż tak naprawdę właśnie tradycja jest naszym szlachectwem, ale dziedzictwo niematerialne i materialne, które państwo mogli, czy doświadczają państwo na co dzień, współpracując z zespołem Budzewo, czy też to, co mogliśmy zobaczyć, oczywiście wyrywkowo, tak, gdyż prezentacja była dosyć krótka, ale wydaje się bardzo nasycona i konkretna. Stąd też jakby moje podziękowanie i też jakby to, co powiedziała pani, która wcześniej jakby nawiązywała do tego, że faktycznie zespół Budzewiaki daje taką energię do dalszego działania. Ja akurat nie uczestniczyłam przy projekcie budowania, czy też przyglądania się bardziej stworzeniu tegorocznego wieńca wyszynkowego, który faktycznie został uznany za najpiękniejszy w tym roku w Spale. Były między nami pewne pertraktacje, gdyż ja z literatury jako etnograf walczyłam niekiedy na noże, aby coś się znalazło w wieńcu lub coś, co można było odrzucić. Ale tak naprawdę tradycja, którą, bo nie sposób jest tradycję tylko i wyłącznie pokazywać, tak? Dziedzictwo materialne i niematerialne, nasza kultura duchowa, nasze pieśni, czy też inne rzeczy związane z kulturą, nie sposób je tylko pokazywać. Najważniejsze jest to, iż chcemy je kultywować i pielęgnować. Co robi tak naprawdę zespół Budzewiaki i nie tylko oczywiście. Jest tutaj wśród nas wiele innych osób, które od dziesiątków lat pielęgnują tę tradycję, ale przede wszystkim również przekazują młodemu pokoleniu. Stąd też właśnie szlachectwem i jakby tutaj najważniejszą rzeczą jest to, że przekazując ją, dajemy jakby ciągłość w kultywowaniu tej tradycji i tego dziedzictwa niematerialnego czy materialnego. Proszę państwa, znajdujemy się w regionie na ziemi mazurskiej, ale historia pokazała tak, czy dała nam takie świadectwo, iż tak naprawdę na tej ziemi spotkało się wiele narodów, wiele mniejszości, wiele grup etnicznych, które właśnie poprzez kontynuację, poprzez pielęgnowanie tej tradycji dają świadectwo takie, jakie możemy dzisiaj obejrzeć. Tak? Wielokulturowość to oczywiście nie tylko wystąpienie w języku, czy zaśpiewanie pieśni w języku ukraińskim, czy polskim, czy też innym,
ale tak naprawdę to przekazywanie tradycji, która jakby uszlachetnia nasze społeczeństwo, nasze lokalne właśnie działanie. Stąd też bardzo dziękuję i zespołowi, całemu zespołowi oczywiście, który współpracował przy lokalnym działaniu, za to, że jakby nie zapomina o kulturze materialnej, niematerialnej oczywiście, przekazuje, chce kształcić i przede wszystkim przekazuje młodemu pokoleniu i również młodym etnografom, którzy tak naprawdę czerpią od państwa wiele. Mimo niekiedy sporów, to tak naprawdę dla nas, dla etnografów, dla kulturoznawców, ale też dla osób prywatnych po prostu jest to ważne działanie i ważna właśnie, ważna lekcja kultury na co dzień. Także bardzo, jeszcze raz bardzo dziękuję za wspaniały projekt, za realizację wspaniałego projektu i możliwość uczestniczenia w nim również. Dziękuję. Wspólnie z moją koleżanką, Violetą Muszkiewicz, bardzo cieszymy się, kiedy takie projekty są realizowane w ramach tych konkursów, które my dofinansowujemy. To jest taka kwintesencja tego programu. Program nazywa się Działaj Lokalnie i to właśnie o to chodzi. O to chodzi, żebyśmy działali lokalnie, odkrywając skarby, które są na tej ziemi, odkrywając siebie nawzajem. Ale coś, co jest szczególnie w tym wszystkim ważne, bo oczywiście tradycja, oczywiście zachowanie, pielęgnowanie, przekazywanie, ale to, co dla nas jest istotne, to to, żebyśmy lokalnie tworzyli więzi, które wzmacniają nas jako społeczności lokalne. Bo tak naprawdę w tej chwili zmieniającej się rzeczywistości wokół nas, gdzie nie można być niczego pewnym, to, że mamy za płotem zaprzyjaźnionego sąsiada, to, że mamy grupę osób, z którymi możemy się spotkać na przykład w takiej świetlicy, czy z którymi możemy przeżyć pewną podróż w czasie, którą też w piątek przepięknie przeżywaliśmy z mieszkańcami Budzewa i Buder w ramach innego projektu, to jest coś, co jest chyba najistotniejsze w tym programie, czyli tworzenie więzi, tworzenie atmosfery, w której ludziom się chce odkrywać, pielęgnować tradycje, ale przede wszystkim tworzenie miejsca, w którym chce się żyć. I dziękuję Wam serdecznie, bo takie pieniądze, które my przekazujemy, nie są to duże pieniądze, ale przynajmniej będąc podczas takich uroczystości, w takich momentach, to wiemy, że te pieniądze nie są zmarnowane, tylko służą właśnie rozwojowi dobra lokalnego, które po prostu służy Wam. Dziękuję bardzo. Ja tak patrzę na Was wszystkich i Wy jesteście już drugim pokoleniem. Niestety, ma nasze rodzice już podeszli. I tak już mnie starość też już dokucza. Dożywam tej starości, Bogu dzięki i cieszę się, nie narzekam. I tak, jak człowiek stary, już nieraz spać nie może. I tak w nocy sobie myślę i tak przychodzą na mnie takie myśli. Przyszedł mnie taka myśl, że można z tego zrobić wiersz. I tak po prostu siadłem rano i napisałem. I tak pomyślałem, jak to się zaczęło. O tak, gdy wojna się skończyła, wszystko się zmieniło. Niemcy stąd przed ruskimi uciekli, bo ich pogwałcili. Wszystko zostawili, myśleli, że wrócą, ale nie wrócili. Na ich miejsce nowi ludzie tu przybyli. Przybyli tu przeważnie z Wileńszczyzny, Suwalszczyzny, a na ostatnio przybyli jeszcze z Rzeszowszczyzny, by wspólnie pracować dla nowej ojczyzny. Żenili się, kochali się, dzieci się rodziły, a dzieci podrosły do szkoły chodziły. Ci to pierwszy poczet do szkoły i że są dorośli. Czuli się to gospodarzami. To ziemi się wrośli. A nasi rodzice już pomierali. Leżą to na tej mazurskiej ziemi, tu ich pochowali. Leżą to z każdego domu, z każdej rodziny. Leżą po wszystkich cmentarzach, z każdej gminy. Leży tak wiele, że trudno je zliczyć. A gdy przyjdzie święto zmarłych, stawiamy im znicze. To dobrze, że jest takie święto, że o nich pamiętamy
jeszcze z tej okazji groby podtrącamy. I chociaż nieraz za życia jeden na drugiego się boczą, spójrz na ten cmentarz. Śmierć wszystkich jednoczy. Dlatego szanujmy się, kochajmy się, sobie pomagajmy, a gdy który z nas umrze, wspólnie pochowajmy. I chociaż my są rozrzuceni po całym tym świecie, pamiętajmy, kto my jesteśmy i czyjemy dzieci. Dzisiaj tak razem wszyscy to żyjemy i każdy z tej tradycji szuka. Jedni to obchodzą swe święto Kaziuka, a inni w swojej tradycji też nie zapomniali, też obchodzą to święto Kupale. Dlatego prośmy Boga, aby dał nam siłę, abyśmy to wszyscy razem nadal zgodzili. Gospodarz, o którym się bywał kurs, jego ojciec grał na czepcach. Ojciec umarł, czepce zostały i on mówi tak, kto ma 10 rupi, daje zastaw czepce. Brat miał, wyciągnął tamte czegoł i na sobotę, na niedzielę przyszedł brat do domu, przyniósł czepce. Jak ja się ucieszyłem, że mam skrzypce. Ale rozstrojony i pierwszy raz w życiu mam skrzypce. Pierwszy raz w życiu mam. Jak sobie nastroić? Brat, dzielę, to po stronach smyk nie działa. Ktoś mówi, to może tak posmarować po pietru, bo to było wapnem bielone. I po, no to szorstki tak jak kalafonie. Brat, on już bierze. No ale jak nastroić? I tak jak chodziłem do szkoły, to nauczyciel mnie mówi, Złodziu, nie chciało cię skupić skrzypce, ja cię będę wygrać, bo we mnie widział ten tak. No ale myślę sobie, jak nastroić? Chyba tak, że będę szła gama. I tak wziąłem tą drugą stronę, tak. Bo... No i mam gamę. Jak mam gamę, to mam nagrać melody, ale to takim na lat czego. I nie kupał do Jakuba, to będzie na i tak to samego wieczora to uczyłem się. I nie kupał do Jakuba, za pierwszym razem. I tak kiedy znaleźliśmy się tutaj już na terenie Mazur, pracowałem po księgowym budzewie w PGR-ze. I na Sylwestra zorganizowali zabawę sylwestrową w Świetnicy. Za Zabrotem. I mówi tam, mówi, kto może grać na jakim instrumencie? Ja mówię, ja gram na czepcach. A drugi mówi, ja też gram na czepcach. A ja gram na banjo. Iśmy zrobili, zorganizowaliśmy kapelę ludową. To była nasza pierwsza kapela ludowa w województwie olsztyńskim. Myśmy byli pierwszą kapelą. I tak się zaczęła moja wędrówka, a żona prowadziła. Thank you.
przepraszam, jeśli teraz nie mam w tym brać, mi to nie bardzo mi da, bo mi nie gada. Komentarz swój. Wioska mała, ale dużo.